Seria Władcy Świata powraca z nowymi odcinkami. Tym razem przyglądamy się temu, co złego czai się za działalnością imperiów Zuckerberga czy Altmana. Przyglądamy się również ideologowi z Davos i Yuvalowi Harariemu. Jak zdobyć ekskluzywny dostęp do dwóch odcinków cyklu, w których udział wzięli Witold Gadowski, Andrzej Nowak czy Andrzej Zybertowicz? To proste. Wystarczy kliknąć w link w opisie poniżej, wspierając naszą serię wybraną przez siebie darowizną. Nie przegap tej okazji, aby poznać prawdziwe oblicze współczesnych władców świata. Dołącz już dziś. Zapraszam, Piotr Relich, reżyser. Jeszcze jeden temat, szanowni panowie, dotyczący komentarzy internautów katolickich. Dzisiaj trochę wokół tego się będziemy obracać. Ja jestem również aktywny w mediach społecznościowych. Znany jestem w nich głównie jako prowadzący tego naszego programu Ja Katolik Ekstra. I od czasu do czasu jestem, a ostatnimi czasy dużo częściej niż zwykle, zasypywany przez fanów tego programu licznymi linkami, zdjęciami dotyczącymi pewnych wydarzeń, które proszą, abyśmy skomentowali, abyście panowie skomentowali. I tak w ostatnich latach dochodziło do tego typu zdarzeń, jakie były widoczne w wielkanocną niedzielę na placu Świętego Piotra. Mianowicie upadł, przewrócony najpewniej przez wiatr, wizerunek zmartwychwstałego Chrystusa. Podsyłane są mi zdjęcia dotyczące tego pioruna, który uderza w kopułę Bazyliki Świętego Piotra w dniu abdykacji Benedykta XVI. Albo niedawno, w grudniu, kiedy były urodziny papieża Franciszka, w pomnik Świętego Piotra w Buenos Aires też uderzył piorun. Mam takie pytanie przy okazji oktawy świąt wielkanocnych i tego, że w drugiej części naszego programu rozmawiamy sobie dzisiaj tak nieco swobodniej. Jak panowie rozumieją takie znaki? Czy wolno je lekceważyć albo czy należy je lekceważyć? Czy też zwolennicy tak zwanej racjonalnej wiary, którzy za każdym razem, kiedy ktoś wrzuci takie zdjęcie, nawet bez komentarza, wyśmiewają go, że czyni się z Pana Boga jakiegoś Zeusa, który rzuca piorunami, mają rację? Czy może w tym jakiś katolik może odszukiwać, odczytywać pewne znaki? Tym razem Grzegorz Górny zaczyna. Jeżeli chodzi o katolickich mistrzów życia duchowego, to oni piszą, że tak zwane znaki, które odczytujemy w otaczającej nas rzeczywistości, w różnych wydarzeniach, one nie podlegają jednemu uniwersalnemu modelowi rozeznawania, dlatego że są to pewne znaki, które są przeznaczone do osobistego odczytania. I może być tak, że jedni odczytują te znaki, a drudzy nie, ale jedni i drudzy mają do tego prawo. No podam taki przykład. Załóżmy, że znajduję się na fotelu dentystycznym, gdzie jest przeprowadzane leczenie kanałowe, czuję potworny ból zęba, patrzę na okno naprzeciw mnie i w ramach tego okna, które układają się w krzyż, widzę krzyż. No i wtedy stwierdzam, że to dla mnie jest pewien znak, krzyż, ja cierpię, Chrystus też cierpiał, mogę ofiarować swoje cierpienie. Ale ktoś inny w takiej samej sytuacji widzi tylko zwykłe okno. I jeden i drugi ma prawo do tego. Jeden ma prawo widzieć w tym jakim właśnie krzyż, a drugi ma prawo w tym nie widzieć żadnego krzyża, tylko zwykły przedmiot. I na tym właśnie polegają te znaki, że one jakby nie narzucają nikomu jednej obowiązującej interpretacji, ale są przeznaczone do indywidualnego odbioru. I jedni i drudzy mają prawo to tak, a nie inaczej odczytywać. Oczywiście są pewne znaki, które widzi wiele osób i na przykład je odczytuje tak samo. No tak było, kiedy w 2006 roku Benedykt XVI był w Auschwitz i po jego mowie pojawiła się tęcza. I wtedy wszyscy, nawet liberalne media pisały, że to jest znak. Nikt nie pisał, że no tęcza jak tęcza, no może wyjść przecież sobie tęcza. Ale nawet media liberalne i lewicowe pisały wtedy, no to jest znak, papież przemówił, ukazała się tęcza. Podobnie takim znakiem, który został powszechnie jakby przyjęty właśnie jako pewien taki sygnał z nieba, było to dziwne zjawisko tak zwanego halo, które się pojawiło na niebie
w 1997 roku podczas procesji Bożego Ciała we Wrocławiu, kiedy odbywał się wtedy kongres eucharystyczny, przyjechał Jan Paweł II i miała miejsce chyba największa na świecie procesja Bożego Ciała, w której szło 100 tysięcy osób. I wtedy te wszystkie osoby zobaczyły na niebie takie bardzo dziwne zjawisko atmosferyczne, meteorologiczne, które się nazywa halo. Czyli takie, no jakby słońce, które w dziwny sposób świeci. W każdym razie to zostało uznane za pewien znak przez no, tysiące ludzi. Więc tego typu zdarzenia, o których właśnie pan mówi, jak ten piorun, który tą dłoń z kluczem świętego Piotra odłupał z tej figury w Argentynie, przez niektórych może być uważany za znak, a przez niektórych nie. Jedni i drudzy mają do tego takie samo prawo. Dlatego trochę tak śmieszy to oficjalne oświadczenie władz tego kościoła, zwierzchników tego kościoła w diecezji Buenos Aires, którego dotyczyło to wydarzenie, tam gdzie uderzył piorun, że oni w oficjalnym oświadczeniu stwierdzili, że tego nie można odczytywać jako znak. No właśnie można, jedni mogą, drudzy nie mogą i na tym polega też pewna wolność, jaką daje Bóg człowiekowi w odczytywaniu znaków.